zjawisko internetowej krytyki, ale i tak zwanego hejtu. Nie jest obce ani internautom korzystającym z suwalskich portali, ani osobom publicznym funkcjonującym w naszym lokalnym środowisku. Oczywiście, że jest, powinniśmy być przygotowani do krytyki, tylko że ta krytyka przeradza się w coś więcej. Właśnie w pomówienia, w szkalowanie, wyśmiewanie i ten hejt, ta nienawiść z tych wpisów, właśnie z tego internetu, na pewno rani i może niekiedy nawet zabić, pchnąć człowieka. Do, do właśnie jakichś, no, chociażby zamachu na własne życie. Osoba publiczna musi być odporna y, na takie sytuacje. Ja śmieję się, y, również żartuję, że, żeby pełnić określoną funkcję, być na świeczniku, no to trzeba mieć grubą po prostu skórę, przez którą trudno się przebić. I oczywiście ta gruba skóra już jest naprawdę gruba. Po tych kilku latach moich chociażby rządów, nie wiem jak grubą skórę mają moi członkowie rodziny. Wyzwiska, żanujące porównania, plotki i choć znacznie rzadziej, ale jednak wpisy zawierające groźby stały się niemal kołem zamachowym dla wielu portali. Fora internetowe nakręcające odwiedziny na stronie, liczba odwiedzin nakręcająca rynek reklamowy, szukający odbiorcy, to tylko jeden aspekt. Drugi to wylewanie. Osobistych frustracji na wybraną ofiarę pod byle pretekstem i niezależnie od tego, czy szykanowany na nią naprawdę zasłużył, czy też nie, gdzie jest granica między krytyką a hejtem? Ta granica jest naprawdę trudna tak konkretnie do zdefiniowania, do ustalenia. To jest bardzo cienka linia, którą można przekroczyć. Autorzy nienawistnych komentarzy występują zazwyczaj pod pseudonimem, nikiem, zasłaniają się wolnością słowa, a administratorów forów internetowych za usunięcie słów nienawiści lub obelg natychmiast oskarżają o cenzurę. Tym sposobem ci, którzy zarządzają treściami na forach, stają się Kolejną ofiarą osób, którym brakuje po prostu odwagi cywilnej. Jak widzimy, że są czasami chociażby wpisy w internecie, podpisane przez określonego autora, który nie wstydzi się własnego nazwiska, to te wpisy mają pewien poziom. I nikt piastując funkcje publiczne nie powinien bać się krytyki. I to nie tylko dotyczy polityków, ale również i inne osoby publiczne, autor, a, aktorów, dziennikarzy, celebrytów, bo ich też dotyka właśnie hejt i bardzo często mowa nienawiści. I, jeżeli ktoś występuje pod własnym imieniem, nazwiskiem i krytykuje, to okej, okay, to można powiedzieć, że zachowuje twarz, określony poziom. Natomiast jeżeli ktoś ukrywa się pod nikiem, czyli pod jakimś hasłem, ukrywa swoją tożsamość, własne nazwisko i pisze oczernia, właśnie bezpodstawnie krytykuje, no to wtedy nie wiadomo, kto to po pierwsze jest, kto to czyni. I można powiedzieć, na pewno to osoba tchórzliwa czyni, bo jeżeli nie ma na tyle cywilnej odwagi, żeby Merci. podać swoje nazwisko, no to obawia się jakichś konsekwencji za to, co, co, co sformułowała w internecie. Dzisiaj ustalenie autora wpisu, nawet jeśli ukrywa się pod pseudonimem, nie stanowi większego problemu. Do sądu jednak rzadko trafiają akty oskarżenia czy pozwy o naruszenie dóbr osobistych. Gdy przed suwalskim sądem karnym stanął jeden z lokalnych hejterów i został ukarany za nawoływanie do spalenia domu jednego Polityków przez pewien czas było ciszej, odrobinę spokojniej. Spirala zaczęła jednak nakręcać się znowu. Może teraz, po tych jakichś takich refleksjach, które nas wszystkich Napełniają, wypełniają po tragedii gdańskiej, może to troszeczkę osłabnie, ale myślę, nawet jak osłabnie, to na krótki czas. Hejd, ten uboczny skutek wolności słowa musimy sami wyrzucać z naszego życia osobistego, społecznego i publicznego. Ja staram się nie czytać komentarzy. Na swój temat, i liczę się z tym, że no, oczywiście mamy wielu zwolenników, ale również i mamy i przeciwników, mam osoby nieżyczliwe. Ja z nimi zawsze mogę spotkać się i porozmawiać face to face, twarz w twarz, przedstawić swoje argumenty, wysłuchać również ich krytyki, ale nie takie anonimowe, i zawsze to jest. Czas może na zastanowienie, na, na refleksję, na skorygowanie właśnie swojego postępowania, swoich decyzji. Prezydent Suwałk widzi dużą rolę dla samorządów w pracy nad eliminacją internetowego hejtu. Jeżeli samorząd jest organem prowadzącym dla szkół, to tutaj rola jest pedagogów, nauczycieli, psychologów, wychowawców żeby z młodzieżą rozmawiać na ten temat. Szkoła jednak nie zastąpi całkowicie rodziców i opiekunów. Uczmy kultury dyskusji, a pod opinią opartą o wolność słowa podpisujmy się prawdziwym nazwiskiem.